dlaczego, dlaczego pan nie wiedział? Przecież minister, wiceminister rodzica my. Gdzie pan był? Ale było spotkanie na Głobach i pan wiceminister był. A pan gdzie był? Gdzie był pan? Nie, ja pana nie, ja pana nie będę bił, tylko cię pytam. Ale drogi panie, ja się nie boję. Wie pan, co to jest? Po co nam to potrzebne? Tak, a kto? Ja? Ja tutaj? My za to płacimy. Pan daje 300 złotych? Dobrze sobie zacisną, tak zabierasz pan więcej. Panie pośle, tyle się mówi o lekach darmowych. Ja mam ojca, który ma 92 leki, on płaci 100% za leki. To jest prawda, co wy mówicie? Nie wiem, wiem, że część leków jest w pakiecie darmowym. No to wie pan, a wie pan teraz, co znani zrobili, którzy na nadciśnienia chorują? 48 leków jest wycofane, bo są skażone. Tak jak rząd prowadzi. Ale to nie rząd, to w całej Europie są wycofane. To Europa nas lekami karmi? Czy mamy instytucje do tego? Najlepiej to się zabrać i pójść.